Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku czyta Łukasz Rosiak. Rozdział 1. Przepisy ogólne, artykuły od 1 do 9. Artykuł 1. Komornik sądowy, zwany dalej komornikiem, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Artykuł 2 ustęp 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Ustęp 2. Komornik pełni czynności osobiście z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Ustęp 3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania. Punkt 1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Punkt 2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności. Punkt 3. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Ustęp 4. Komornik poza zadaniami określonymi w ustępie 3 ma prawo. Punkt 1. Doręczenia zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Punkt 2. Na wniosek organizatora licytacji sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty. Punkt 3. Weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych. Ustęp 5. Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w artykule 476, paragraf 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, Kodeks Postępowania Cywilnego, Dziennik Ustaw nr 43, pozycja 296 z późniejszymi zmianami, banki, spółdzielcze, kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Przepis artykułu 762 Kodeksu Postępowania Cywilnego stosuje się odpowiednio. Ustęp 6. Komornik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej lub skarbowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. Ustęp 7. W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje, o których mowa w ustępie 5, udzielane są nieodpłatnie. Ustęp 8. Informacje, o których mowa w ustępie 5, udziela się w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania w oparciu o dane przekazane przez komornika. Ustęp 9. Opłatę za udzielenie informacji komornik uisza po jej udzieleniu na wezwanie podmiotu udzielającego informacji. Artykuł 3. Ustęp 1. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Ustęp 2. Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, sprawuje nadzór nad jego działalnością, a w szczególności punkt 1. Ocenia szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności. Punkt 2. Kontroluje prawidłowość prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii komorniczej. Punkt 3. Bada kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności
i przyjmowania interesantów oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków. Punkt czwarty. Zawiadamiasz sąd o potrzebie wydania komornikowi zarządzeń w trybie artykułu 759, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ustęp trzeci. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ustępie drugim, prezes sądu rejonowego działa w szczególności poprzez kontrolę kancelarii komornika, przeprowadzaną nie rzadziej niż raz w roku, sprawowaną osobiście lub przez wyznaczonego sędziego i przy pomocy księgowego, a w zakresie kontroli finansowej przez upoważnioną osobę oraz w ramach rozpatrywania skarg i zażaleń nie stanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie artykułu 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Prezes sądu rejonowego uprawniony jest do żądania od komornika wyjaśnień oraz do wydawania zarządzeń, których nieprzestrzeganie może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub odwołania komornika z zajmowanego stanowiska. Ustęp czwarty. Skargi i zażalenia nie stanowiące przedmiotu rozpoznania sądu w trybie artykułu 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego prezes sądu rejonowego rozpatruje w terminie 7 dni. W tym samym terminie podlegają przekazaniu właściwemu sądowi skargi stanowiące przedmiot rozpoznania sądu. Artykuł 3a. Komornik na własny rachunek wykonuje czynności, o których mowa w artykule 2. Artykuł 4. Ustęp 1. Komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej zgodą Rzeczypospolitej Polskiej wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii. Ustęp 2. Zastępca komornika używa pieczęci zastępowanego komornika, czyniąc przy swoim czytelnym podpisie wzmiankę o tym, że działa w zastępstwie. Artykuł 5. Komornik prowadzi kancelarię komorniczą, zwaną dalej kancelarią. Artykuł 6. Skargi na postępowanie komornika, nie dotyczące czynności egzekucyjnych i nieobjęte nadzorem prezesa sądu rejonowego, rozpatrują organy samorządu komorniczego. Artykuł 7 ustęp 1. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, a w przypadkach wskazanych w ustępie 4 obszar właściwości dwóch lub kilku sądów rejonowych. Ustęp 2. Komornicy, których siedziby kancelarii są położone w obszarze właściwości nowo utworzonego sądu rejonowego, z chwilą jego utworzenia stają się z mocy prawa komornikami przy tym sądzie. Ustęp 2a. Jeżeli w obszarze właściwości nowo utworzonego sądu rejonowego nie ma siedziby kancelarii komorniczej, minister sprawiedliwości zarządza utworzenie wolnego stanowiska komornika, po czym wszczyna postępowanie, o którym mowa w artykule 11. Ustęp 2b. Do czasu powołania komornika w rewirze, o którym mowa w ustępie 2a, lub zniesienia tego rewiru w trybie określonym w ustępie 4, czynności egzekucyjne w tym rewirze wykonują komornicy dotychczas właściwi. Ustęp 3. W razie zniesienia sądu rejonowego komornicy dotychczas działający przy tym sądzie stają się z mocy prawa komornikami przy sądzie, który swoją właściwością objął obszar właściwości zniesionego sądu. Ustęp 4. W przypadku trzykrotnego bezskutecznego wieszczenia o wolnym stanowisku komornika w rewirze, w którym nie działa komornik, minister sprawiedliwości w drodze zarządzenia znosi ten rewir i przyłącza go do obszaru właściwości jednego z sąsiednich rewirów. W razie zmiany okoliczności, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 lat, minister sprawiedliwości uchyla zarządzenie o zniesieniu rewiru i dokonuje obwieszczenia o wolnym stanowisku komornika w trybie określonym w artykule 11 ustęp 2. Ustęp 5. Z dniem zniesienia rewiru, o którym mowa w ustępie 4, sprawy prowadzone przez komornika tego rewiru stają się sprawami komornika rewiru, do którego został przyłączony zniesiony rewir. Jeżeli w rewirze, do którego nastąpiło przyłączenie, działa więcej niż jeden komornik, prezes sądu rejonowego, którego obszar właściwości obejmuje ten rewir, dokonuje podziału spraw pomiędzy działających w nim komorników proporcjonalnie do liczby prowadzonych przez nich spraw. Ustęp 6. Minister Sprawiedliwości na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz komorników, w którym wskazuje rewiry komornicze położone w obszarach właściwości poszczególnych sądów apelacyjnych, imiona i nazwiska komorników działających w tych rewirach oraz siedziby i adresy ich kancelarii. Ustęp 7. W
Prezes Sądu Rejonowego na stronach internetowych sądu prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz komorników działających przy tym sądzie, w którym wskazuje imiona i nazwiska komorników oraz siedziby i adresy ich kancelarii. Wykaz udostępnia się również do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Sądu Rejonowego. Artykuł 8, ustęp 1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ustępu 5. Ustęp 2. W rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik. Ustęp 3. Minister Sprawiedliwości ocenia, czy liczba komorników działających w rewirze jest wystarczająca, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby prawidłowego i sprawnego wykonywania czynności, o których mowa w artykule 2. Wielkość wpływu i stan zaległości spraw o egzekucję i o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Stopień opanowania wpływu w tych sprawach. Ilość przedsiębiorców mających siedzibę lub oddziały w obszarze rewiru oraz liczbę i strukturę ludności w rewirze. W razie uznania, iż zachodzi potrzeba zwiększenia liczby komorników w rewirze, minister sprawiedliwości z urzędu lub na wniosek prezesa właściwego sądu okręgowego zarządza po zasięgnięciu opinii Rady Właściwej Izby Komorniczej utworzenie wolnego stanowiska komornika w tym rewirze, po czym wszczyna postępowanie w trybie artykułu 11. W przypadku działania z urzędu minister sprawiedliwości zasięga ponadto opinii prezesa właściwego sądu okręgowego. Opinię, o której wyżej mowa, Rada Izby Komorniczej nadsyła w terminie 21 dni. Nienadesłanie opinii w tym terminie nie stanowi przeszkody do wydania zarządzenia. Ustęp 4. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ustęp 5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Ustęp 6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Ustęp 7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Ustęp 8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonej przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy. Zaległość tą oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawę egzekucji świadczeń powtarzających się. Ustęp 9. W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, komornik wydaje postanowienie. Postanowienie to doręcza się tylko wierzycielowi. Ustęp 10. Komornik wybrany przez wierzyciela zawiadamia niezwłocznie o wszczęciu egzekucji lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia komorników właściwych według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zawiadomienie może być dokonane za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem zawiadomienia jest potwierdzenie transmisji danych. Ustęp 11. W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym, wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w artykule 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika. Ustęp 12. Przekazując sprawę innemu komornikowi, komornik wybrany przez wierzyciela w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przekazaniu zwraca niewykorzystaną zaliczkę lub jej część pobraną na poczet wydatków, o których mowa w ustępie 11. Ustęp 13. Komornik za zgodą wierzyciela może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi
jeżeli ten wyrazi na to zgodę. Ustęp 14. Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do jego ukończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. Artykuł 9 ustęp 1. Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami. Ustęp 2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy. Ustęp 3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje. Ustęp 4. Przepisy ustępów 1 do 3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie. Ustęp 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.